Dzień dobry. Otwieram sesję Rady Gminy w Brodach. Dzisiejsza sesja jest sesją nadzwyczajną, zwołaną na wniosek wójta gminy Brody panią Marzenę Bernat. Na wstępie chciałem powitać zaproszonych na dzisiejszą sesję gości w osobach. Wójta gminy Brody panią Marzenę Bernat. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wicewójta gminy Brody panią Martę Prokop. Dzień dobry. Sekretarza gminy Brody pana Marcina Goździa. Skarbnika Urzędu Gminy Brody, panią Dorotę Tyka. I witam serdecznie szanownych państwa radnych. Zanim przystąpimy do potwierdzenia swojej obecności i wciśnięcia przycisku kworum, oddaję głos pani wójt. Chciała na początku zabrać głos. Proszę bardzo, pani wójt. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rado, pragnę Wysoką Radę poinformować, że z dniem 26 października 2020 roku mamy sekretarza, nowego sekretarza urzędu. Jest z nim tutaj pan Marcin Guść. Wysoka Rado, jest to osoba ogromnie doświadczona, spełniła wymagane wymogi. Oczywiście na stanowisku urzędniczym minimum 4 lata, ale również na stanowisku kierowniczym minimum 2 lata. Dlatego jestem pewna, że pan Marcin Guść będzie ogromnym wsparciem dla dalszego rozwoju gminy Brody. Gratulujemy panie Marcinie. Szanowni państwo, oczywiście chciałbym nawiązać do słów pani wójt. Zapraszamy oczywiście pana sekretarza do stołu prezydialnego i oczywiście jakby wiedza, kompetencje i fachowość już tutaj szanowni państwo na pewno doświadczyli ze swojej strony, z kim mają do czynienia. Także naprawdę potwierdzają się słowa pani wójt. Człowiek, który będzie tutaj na pewno usprawniał to wszystko w naszej gminie w kierunku dobrym jak najbardziej, bo ja osobiście tu już w pewnych sprawach, kwestiach, które tutaj były i problemowe, tutaj miałem przyjemność z panem sekretarzem gdzieś pewne rzeczy omawiać i jest tutaj naprawdę skuteczność w działaniach, pomoc i to jest dla nas radnych naprawdę bardzo ważne i niewątpliwie jest to pomoc dla naszej pani wójt w tym, ażeby tą naszą gminę prowadzić w tym naszym w dobrym kierunku, jakim pragniemy, prawda? Także jeszcze raz witam serdecznie panie sekretarzu i liczymy na bardzo dobrą współpracę. Szanowni państwo, powracamy do planu dzisiejszej sesji, a mianowicie do potwierdzenia swojej obecności i wciśnięcia przycisku kworum. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo, informuję, iż dzisiejsza sesja jest sesją prawomocną do podejmowania uchwał i decyzji, ponieważ w sesji dzisiejszej uczestniczy 12 radnych. Dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo, następnym punktem jest punkt drugi. I jest to wybór sekretarza dzisiejszych obrad. Na sekretarza dzisiejszych obrad proponuję radnego pana Rocha Kudelskiego. Czy wyraża pan zgodę? Dziękuję. Trzeci punkt dzisiejszych obrad, szanowni państwo, to jest przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. I pozwolę sobie, szanowni państwo, przedstawić dzisiejszy porządek obrad. I tak pierwszy i drugi punkt mamy już poza sobą. Otwarcie i stwierdzenie kworum i wybór sekretarza. Czwartym punktem jest zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. I piątym podjęcie uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję. I szóstym punktem jest to zakończenie obrad. I proszę bardzo, czy są jakieś uwagi do przedstawionego tutaj porządku?
Nie widzę. To także przepraszam najmocniej, czy tutaj podejmujemy głosowaniem? Zatwierdzenie porządku obrad głosowaniem, przepraszam. To proszę bardzo aplikację przygotować, ażebyśmy mogli tutaj zatwierdzić ten porządek obrad. I proszę bardzo, szanownych państwa radnych, o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo, informuję, iż dzisiejszy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. I przechodzimy, szanowni państwo, do punktu czwartego, a jest nim zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są pytania do do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Tak więc proszę bardzo o przegłosowanie i zatwierdzenie protokołu i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję uprzejmie. Informuję, szanowni państwo, iż protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. I przechodzimy, drodzy państwo, do punktu piątego dzisiejszej sesji nadzwyczajnej, do podjęcia uchwał. I tak, szanowni państwo, punkt A. Jest to uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Oczywiście z uchwałą szanowni państwo radni się zapoznali i chciałem zapytać, czy są pytania do tejże uchwały. Nie widzę. Tak więc bardzo, proszę bardzo, przystępujemy do głosowania i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzyma się od głosu. Momencik. Dziękuję. Informuję, szanowni państwo, iż uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów została przyjęta jednogłośnie. Punkt B. Jest to uchwała, szanowni państwo, w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. I z tą uchwałą również, szanowni państwo, radni się zapoznawali. Proszę bardzo, czy są pytania do tejże uchwały? Nie widzę. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Informuję, szanowni państwo, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt C. Jest to uchwała, drodzy państwo, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. I stąd też, że uchwałą, szanowni państwo, się radni zapoznawali. Czy są pytania do tejże uchwały? Nie widzę, także proszę bardzo, przystępujemy do głosowania i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzyma się od głosu. Dziękuję uprzejmie. Informuję, iż uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku środków transportowych została przyjęta jednogłośnie. Punkt D. Dzisiejszych uchwał to jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie gminie Starachowice zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Brody i na zawarcie porozumienia. I ta uchwała również, z tą uchwałą również, szanowni państwo, radni się zapoznawali. I czy są pytania do tejże uchwały? Nie widzę. Tak więc proszę bardzo, przystępujemy do głosowania i o wciśnięcie odpowiedniego przycisku, kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję uprzejmie. Informuję, szanowni państwo, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. I szanowni państwo, punkt E dzisiejszych uchwał. Jest to uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2021 roku. I z tą też, że uchwałą, szanowni państwo, radni się zapoznawali. I proszę bardzo, czy są pytania? Nie widzę. Ja, szanowni państwo, ze swojej strony chciałbym się na chwilę zatrzymać i tutaj w imieniu własnym, jak i oczywiście wszystkich rolników z terenu naszej gminy złożyć podziękowania na ręce pani wójt za tą taką przychylność i
i naprawdę też myślenie o tych ludziach, którzy dzisiaj zajmują się rolnictwem w naszej gminie, a niewątpliwie działania te, które pani wójt podjęła, mianowicie obniżka średniej ceny skupu żyta, skutkuje tym, iż podatek, drodzy państwo, rolny na terenie naszej gminy pozostaje bez zmian. Także podatek rolny w gminie Brody pozostaje na wysokości stawek z ubiegłego roku. Także jeszcze raz pani wójt, jak powiedziałem, w imieniu własnym i wszystkich rolników naszej gminy dziękuję za przychylność. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Także proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Informuję, że uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wyliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2021 roku została przyjęta jednogłośnie. I punkt G. Jest to uchwała, szanowni państwo, w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Brody na lata 2020. A przepraszam najmocniej, rozpędziłem się. Dziękuję za naprowadzenie na odpowiedni tor. Przepraszam jeszcze raz najmocniej. Uchwała F, drodzy państwo, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. No, chciałem bardzo ważny punkt uchwały pominąć. No nie da się niestety. I proszę bardzo, szanowni radni również się zapoznawali z tą uchwałą. I czy są pytania co do tej uchwały? Nie widzę. Tak więc proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. I proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję, szanowni państwo. Informuję, że uchwała w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. I już tak, teraz mamy punkt G. Jest to uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Brody na lata 2020-2030. I ta uchwała również, tutaj z tą uchwałą również szanowni państwo radni się zapoznawali. I proszę bardzo, czy są pytania? Nie widzę. Tak więc proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. I proszę wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Informuję szanowni państwo, iż uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Brody na lata 2020-2030 została przyjęta jednogłośnie. Tak, i teraz mamy punkt H. Jest to uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. I stąd też, że uchwałą szanowni państwo radni się zapoznawali. Proszę bardzo, są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. I proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt I. Jest to uchwała w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Brody na lata 2021-2030. Z tąże uchwałą również szanowni państwo się zapoznawali. I proszę, czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Tak więc proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. I proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Informuję szanowni państwo, iż uchwała w sprawie przyjęcia strategii. A momencik, przepraszam, bo wynik głosowania nie został. A już, momencik, tak przepraszam najmocniej. Już poszło, tak, już dobrze jest wszystko. Troszkę gdzieś mi dzisiaj światło jakoś tak odbija, blask taki, ale to nic. Dobrze, to także, szanowni państwo, uchwała w sprawie przyjęcia strategii rozwiązania problemów społecznych dla gminy Brody na lata 2021-2030 również została przyjęta jednogłośnie. I teraz uchwała, jest to punkt J, w sprawie ustalenia odpłatności dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. I z tą uchwałą również, szanowni państwo, radni się zapoznali. Proszę bardzo, czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. I proszę bardzo, wciskam odpowiedni przycisk. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Tak,
I już, proszę Państwa, informuję, iż uchwała w sprawie ustalenia odpłatności dla członków Ochotniczej Straży Pożarnych, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, została przyjęta jednogłośnie. I punkt numer K. Jest to ostatnia uchwała z uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję. Jest to uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie wójta gminy Brody. I z tą uchwałą również szanowni Państwo radni się zapoznali. Czy są pytania? Nie widzę. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. I proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, informuję, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. I z dzisiejszego, szanowni Państwo, porządku obrad to wszystko. Dziękuję szanownym Państwu i zakończam obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję.